Dzisiaj, 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji chcemy złożyć wszystkim żołnierzom, ich rodzinom, pracownikom resortu obrony narodowej najlepsze życzenia Bożego prowadzenia, Bożej łaski i Bożego błogosławieństwa. Moi drodzy, stanęliście do trudnej służby, służby, która wymaga poświęceń, służby dla obrony i ochrony naszej ojczyzny. Dziękujemy za tą służbę, dziękujemy za to, że odpowiedzieliście na powołanie po to, abyśmy my mogli czuć się bezpieczni. Odpowiedzieliście pozytywnie. Niech Pan Bóg Was strzeże, niech Wam błogosławi i Waszym rodzinom wszystkiego, co najlepszego, żołnierskiego szczęścia. Moi drodzy, z kaplicy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego chcemy dziś przesłać rozważanie, kilka myśli na temat słów, które wyznacza nam książeczka z Biblią na co dzień. Pierwsze z tych słów znajdujemy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, byście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. A w przypowieściach Salomona w 16 rozdziale w 7 wersecie czytamy: gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. No trudny tekst, trudne teksty. Modlić się o nieprzyjaciół, modlić się o tych, którzy nam nie życzą dobrze, którzy podkładają nam kłody pod nogi, którzy nie chcą, aby nasze życie było życiem, w którym jest radość, szczęście. A jednak Pan Bóg chce dziś odmienić nasze myślenie, nasze przyzwyczajenia, pewne może i nawet nawyki, i prosi nas, abyśmy modlili się o tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, a nasze życie, żeby było życiem zgodnym z Jego wolą, z Jego powołaniem, zgodne z Jego przykazaniami. I wtedy, gdy tak się dzieje, gdy jest modlitwa plus nasze życie, które jest życiem właściwym, wtedy Pan Bóg godzi nas nawet z naszymi nieprzyjaciółmi. Chciałbym, żebyście teraz pomyśleli trochę, sięgając swoimi myślami wstecz, w przeszłość, ilu spotkaliście na swojej drodze wrogów, nieprzyjaciół i czy dziś nadal są waszymi nieprzyjaciółmi. Czy przypadkiem nie było jakiegoś wydarzenia, które było wydarzeniem przełomowym, wydarzeniem, w którym mogliście się pojednać, mogliśmy się pojednać, w którym Pan Bóg z naszych nieprzyjaciół uczynił znowu ludzi, z którymi się kolegujemy, którzy zaczęli być nam na powrót bliskimi. Tak Pan Bóg działa. Pan Bóg chce nasze relacje uzdrawiać. Pan Bóg chce, abyśmy dzięki Jego błogosławieństwu, dzięki naszemu pozytywnemu nastawieniu względem drugiego człowieka potrafili żyć z wszystkimi w pokoju. Niech Pan Bóg czyni to dziś wokół nas. My o to się módlmy, aby nawet ci, którzy są dziś dla nas nieprzyjaciółmi, stali się ludźmi, z którymi będziemy mogli mieć pokój. Błogosławionego, spokojnego, dobrego dnia. Niech Pan Bóg będzie dziś z wami wszystkimi. Amen.